Cześć! Takie małe zaskoczenie. Dzisiaj zrobimy przejazd techniczny w OMSI. Powiedzmy, pojedziemy za linią numer 94. Ojejeje. Nie tu. A widzicie, trochę stresu i... Człowiek nie tu skręcił. Oj, nie tu. Oczywiście mapa się wczytuje. Skręcić powinniśmy tu. A się pogubiłem. Wiecie? Idziemy w drugą stronę. Dla mnie nowa mapa, jeszcze nigdy nie miałem okazji na niej pojeździć. No jak widzicie, no da radę nagrywać OMSI. Sprzęt nie jest jakiś tam zarąbisty, ale no. Idziemy tutaj jak linia numer 94 czy 70. A pojedziemy tutaj jak linia 74. Czyli tutaj powinniśmy chyba tutaj pojechać. Idziemy jako przejazd techniczny. Wersją hybrydową Solarisa z Solaris Packa. To jest mapa Golczewo. Wersji 1.0, bo chyba tylko taka jest. Będzie link w opisie. Nie wiem w jakiej rozdzielczości to jest, ale chyba no, minimum 720p. Idziemy bez rozkładu, następnym razem może pojedziemy z rozkładem jakimś. Co, zaskoczenie? No, dla mnie też. Trochę się będzie przycinać, bo to jednak OMSI, nawet patrząc u tych, którzy mają dobry, bardzo dobry sprzęt, potrafi przyciąć. Pojeździmy sobie chwilę odcinek z ETS-a, który chciałem nagrywać. Dzisiaj będzie, nagram go, ale będzie kiedy indziej. Będę musiał tutaj przypisać. Przyciski. Oj.
że inaczej ustalić kierownicę, bo jest zbyt czuła. Znaczy w OMSI już grałem wcześniej, tylko że się wykrzaczyło i jakieś herezy się działy. Wiecie, no bo długi czas nie grałem, nagrywałem ETS-a. Pamiętajcie, podejrzewamy za linię numer 94. Sprawdzam, czy mapa będzie grywalna, bo przedtem miałem jakiś problem, coś tam wyrzucało, że coś jest niekompatybilne z czymś. Chciałem też projekt Szczecin, bodajże. Ogólnie OMSI to jest bardzo fajny program symulacyjny, to nie jest symulator, tylko jest to program symulacyjny. No tylko, że sam silnik gry ma jakby z 15 lat, może trochę mniej, nie wiem. No widzicie, tak czasami jest, zacięło. Ale jak na razie jest wszystko ok. Mam taką zamiar nagrać z 20 minut takiego przyjazdu technicznego. Będę był z pasikiem oczywiście. Bo jestem autobusem. Mili 50, 70, z tego. Chyba tu miałem jechać. Przypomnę, mapa Golczewo. Znowu. Trzeba będzie to kupić RAM. Aha. 84. No, zapowiedziałem 84. Dobrze. No chyba dotarliśmy do celu. Ten. Zobaczymy, co tu się wyświetla. To chyba jest światło, ABS, check, silnik, kierunkowskazy. Mówiłem, wersja hybrydowa, mamy 2 kW prądu tylko. Silnik naładował. Już mamy 3. Oczywiście ciągle się przycina. O.
Jest. Same kamerą. Do tej gry bardzo fajny jest ten, jak się ma track ira, że jakoś przejdziemy tu z boku. Pokażę może autobus. Bo jakaś zajezdnia czy coś. Znaczy nie zajezdnia, tylko jak to no, pętla autobusowa. No, halo. Jeszcze jeżdżę po tych krawężnikach. Ale czy chyba... Może nie. Jedziemy prosto. Dzioniek idzie. Ja jadę bus pasem prosto. No i nie wiem, powiem wam, ile nagrywam. Ale chyba zacznę nagrywać Zomsi. Co wy na to? ETS, ETS-em, a tu mamy no. Co powiecie, tak na zmianę. Tylko, że odcinki z OMSI będą takie, wiecie, raz będzie trwał 20 minut, innym razem będzie trwał 40 minut, może którymś razem godzinę, nie wiem. Kto tu się... ten telefon ode mnie chce cały czas, poświetla ekran. On pewno snap przyszedł, tylko powiadomienie było, tu mam słabowaty internet, a jak? Przyszły nawet dwa. Mam nadzieję, trafię do zajezdni. U nas w Białymstoku też jeżdżą czasami przejazdy techniczne. Powiem wam, jest... Dobra, szczelinka tego... No jedź. Aha. No dobra, znowu coś. To mieli czerwone. O, i czerwone. O, trochę na światłach postoimy. Jak to w OSI. Gdzie... Powiem wam, że społeczność jest trochę taka niezrównoważona. Jeszcze że tam muszę zobaczyć tam jakie tam wymagania ma autor do tego, żeby publikować. O, w lewo skręcać, no bo nie ma w lewo nie jest. Ten ruch AI jest trochę upośledzony. Zdążymy jeszcze na tym zielonym przejechać? Halo? Ruszamy się. O, i czerwone. I dopiero teraz ruszyli. Ja się zastanawiam, jak artyści śpiewają, jak siebie na odsłuchu słyszą. Bo ja na przykład mam problemy z mówieniem, jak siebie samego słyszę.
jak na lekcjach czy coś. Sami tak bywa, że sam siebie słyszę. Nie pamiętam. Projekt Szczecin albo fikcyjny Szczecin spróbuję pobrać. Też bardzo fajne mapy. Jak chcecie, możecie tam wrzucić w komentarze jakieś mapy, które chcielibyście zobaczyć, a które są w miarę grywalne i mają jakieś tam 2-3 trasy takie pełne. 2-3 trasy. Byłbym wdzięczny. Tu w lewo. O, no. Ogólnie widziałem u innego youtubera, Wujka Bohuna, tą mapę, bardzo fajna, ładna mapa. Tyka, 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 tyka. Często tu się zapominam, że tu jest ten, no. Hamulec przystankowy. Ale spokojnie, przypomnę sobie, bo swoimi czasy sporo grałem na bodajże fikcyjnym Szczecinie, czy na projekcie Szczecin, nie pamiętam. No ale by się grywało. Trochę. Oczywiście poza kamerami, bo sprzęt nie pozwalał, teraz trochę doinwestowałem w sprzęt. Zapomniałem odpalić MSI Afterburnera. Ha, 15 to jest chyba linia tego. No, tramwajowa, bo ta mapa też została stworzona pod tramwaje. Temperatura w środku 19 stopni, no podskoczyła trochę. Zewnątrz mamy 15. Gwieździsty wieczór. Bezchmurny. No, halo. A, jak gracie w OMSI, to polecam wyłączyć tryb kolizyjny, bo czasami jest tak, że dojedziecie do krawężnika i was potrafi... No, zatrzymać was na czołem, na tym... na... jak to no... na przedniej szybie. Mam jeszcze mapę... kurczę, jak ona się nazywa, no... Pomorze 3.0, ale czy to fikcyjne, czy... nie, Pomorze chyba 3.0. Czy fikcyjne Pomorze 3.0, nie pamiętam. Też bardzo fajna mapa, sprawdziłem już wcześniej, poza kamerami, działa. Pierwszy raz na kamerach, więc... jeszcze wam pokażę autobus.
Jak autobus robi taki tiku tiku tiku, to znaczy, że się załączył ABS. Aby było. Wiecie, że Seicento są pancerne. Tam się maluchem czego zatrzymał. Mam też... jak to no? Ale wróciliśmy na zajezdnię. Ładne oświetlone miejsce może tutaj. O, może tutaj się zatrzy... O! To chyba mylnia jest czy coś. Nie, to jest za mało miejsca. I tak to jest mijnia. O, tu się zatrzymam. Jak wygląda wnętrzne? No wnętrze wygląda tak. To mi się podoba. Raczej w normalnych autobusach, nie? Torek. Dzisiaj Katarzyny i Wiktora. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich Wiktorów i wszystkie Katarzyny. Wszystkie Katarzyny i Wiktorów. Dzisiaj mamy sobotę 21 listopada. W niektórych autobusach da się tak. A tu widać się nie da. Okazuje się łapka. Cel. Linia. To jest... 15 jest dla tramwajów. Aha, dobra. 15 jest dla tramwajów. Kody specjalne. Wyjazd z zajezdni, zjazd do zajezdni, WZW Golczewo, awaria, przejazd techniczny. Okej. No zobaczymy, czy działa. Czy działa, czy nie trzeba, ten popamiętać. Nie, tu trzeba wgrać jeszcze, żeby było widać. Tak, tu chyba trzeba wgrać. Włącza, ale no, chyba jeszcze tam trzeba jakieś coś tam wgrać, będę musiał to wgrać. Sorki. No. Nie, nie działa.
kominek i wersja hybrydowa, klimatyzacja konekta, ładne kołpaki ma. Nigdy nie widziałem Solarisa z kołpakami, powiem wam. Szczecińskie numery. Już nie wiem, gdzie jest Golczewo i tak dalej. Superfunkcyjna mapa. Moglibyśmy ten. Widziałem. No tak wygląda autobusik. Pokażę jeszcze wam kokpit. Taka kamera. O, pokazując cały kokpit z góry. No, dopiero 7 kW prądu. Słabo ładuje. 21, 4, 15. ...3,5 litra na godzinę. Średnie spalanie 35. Przyjechaliśmy 8 km. V minimum 25 chyba kilometrów, V max 125 na zegarze. Damy. Wróćmy na siedzenie. Ogólnie z tego co kojarzę, tutaj działa klimatyzacja automatyczna. Mamy super dachy. Nie pamiętam, jak to się ustawiało. Gdzieś tu powinien być termometr. W przypadku otwarcia tylnego zderzaka wystawić trójkąt ostrzegawczy. To niby jest ustawione 80 km na godzinę. Mamy lampkę kierowcy. Włącznik ASR-u. To jest wyłącznik retardera. No to jasność kokpitu. Dźwiganie autobusu. Otwarcie wszystkich, zamknięcie wszystkich drzwi. Też możemy przejść w tryb manualny. Ma sześciobiegowe skrzynie biegów. Tylko niskie biegi, czyli tam jedynka, dwójka. Możemy zmienić biegi ręcznie. Auto otwieranie. Te przyciski coś no, są niewyklikalne. Zet komputera. Kasa biletowa, ale... Fiskalny, 100, normalny. Nie wiem.
O nie pamiętam. Z tym, więc no, żegnam się z wami. Do następnego. Cześć.